Witam Was wszystkich w czwartym już odcinku mojego programu, vloga o whisky. Jak widzicie, jadę samochodem, jadę właśnie do pracy. Niestety brak czasu zmusza mnie do tego, żeby zarządzać nim, wykorzystywać go najlepiej jak się da. Więc nagrywam teraz, ponieważ zależy mi, żeby jeszcze coś Wam powiedzieć w tym tygodniu. Obawiam się, że nie mógłbym znaleźć na to czasu później. Dzisiaj, ostatnio rozmawialiśmy o słodowaniu, a dzisiaj chciałbym przejść do dalszego etapu produkcji whisky, którym jest zacieranie i fermentacja. Ponieważ zacieranie to niewielki etap, postaram się opisać go tylko w kilku słowach i przejść bezpośrednio do fermentacji. Zatem słód, który jest już wysuszony, który znacie z poprzedniego odcinka, który został rozłożony za pomocą amylaz do cukrów prostych, jest mielony. Mieli się go dlatego, aby zwiększyć jego powierzchnię i ułatwić jego ekspozycję na wodę, która wypłucze cukier z ziaren, a także na drożdże, które będą miały do nich łatwiejszy dostęp i mogły przeprowadzać fermentację. Zatem taki zmielony słód jest kilkakrotnie płukany gorącą wodą, tak aby skrobia i cukry zostały z niego wypłukane i mogły zostać przekazane dalej do kolejnych kadzi, do tego, aby były poddane fermentacji. Natomiast to, co pozostaje po takim zacieraniu, czyli wszystkie jakieś odręby, łupiny czy inne pozostałości ziaren, jakkolwiek je nazwać, odpowiednie słowo w języku angielskim w procesie produkcji whisky to grist, zostają oddane lokalnemu bydłu i w każdej destylarni do znudzenia. Powiedzą Wam, że wokół naszej destylarni mieszkają absolutnie najszczęśliwsze krowy na świecie, które jedzą zboże po produkcji whisky X. Do znudzenia. W każdym razie ten wypłukany cukier zostaje przekazany do kadzi fermentacyjnych, w których w końcu do głosu dochodzą drożdże. Teraz zboże, czy słód, czy cukier są już tak dobrze przygotowane, przetworzone, że drożdże mogą bez problemu dobrać się do nich i przeprowadzić fermentację. Jak wszyscy wiedzą, fermentacja to proces bardzo prosty i jest to jedna z niewielu, a może wielu reakcji chemicznych, którą można z powodzeniem przeprowadzić w każdym domu. Polega ona na tym, że drożdże plus woda i cukier równa się alkohol i dwutlenek węgla. I tak jest w istocie, drożdże przeprowadzają fermentację, której wynikiem jest obecność etanolu. Zależnie od tego, jakiego szczepu drożdży się użyje, powstaje alkohol o różnym stężeniu. I tak, te droższe whisky używają tradycyjnych metod, w których finalne stężenie alkoholu przy fermentacji takiego zacieru wynosi około 7-8%. Natomiast whisky bardziej, teraz jak chcecie to nazwać, progresywne czy nowoczesne, używają drożdży, które potrafią doprowadzić stężenie alkoholu nawet do kilkunastu procent, dzięki temu sprawiając, że proces produkcji whisky jest szybszy i whisky powstaje w krótszym czasie. Natomiast ma to też pewien efekt uboczny, który nie jest bez znaczenia, a mianowicie szybko przeprowadzona fermentacja powoduje, że czas tej reakcji, który jest skrócony, nie daje wystarczająco dużo możliwości drożdżom, aby przeprowadzać także swój metabolizm, który jest nie bez znaczenia dla smaku whisky, ponieważ większość substancji formujących paletę aromatyczno-smakową whisky powstaje właśnie w czasie fermentacji. Dlatego im niższego stężenia drożdże fermentują, im dłużej czasu im to zajmuje, im więcej czasu na to poświęcają, tym bardziej złożony smakowo będzie alkohol, który powstaje. Dlatego warto inwestować w te tradycyjne whisky. Maksymalna zawartość alkoholu, do której mogą doprowadzić drożdże, to oficjalnie 17%, ale są tutaj pewne wyjątki, ponieważ w wypadku fermentacji przy sake, w której biorą także udział grzyby pleśniowe, jest możliwość doprowadzenia jedną fermentacją bez żadnych innych metod zagęszczania alkoholu do 20%, podczas gdy niektóre drożdże modyfikowane genetycznie również mogą już żyć w stężeniu alkoholu wyższym niż 17%, ale dla whisky nie ma to znaczenia. I właśnie po tym etapie fermentacji, który zajmuje zwykle kilka dni, a stan jego zaawansowania można ocenić po kształcie powierzchni fermentującego zacieru, zależnie jaki kształt powierzchni pojawi się, czy będą to krążki, pęcherzyki, bąbelki, będzie mocno pracować lub będzie już zastały i pojawi się na nim kożuch. Wprawny mistrz destylacji natychmiast powie, czy whisky jest już przefermentowana, czy można przekazać ją do destylacji. I destylacja jest właśnie następnym etapem, o którym będę mówił w kolejnym odcinku mojego vloga. Nie wiem, czy będzie w samochodzie, może w jakimś innym miejscu, zobaczymy. Natomiast zależy mi na tym, żeby być z Wami regularnie, żeby mówić Wam o tym. Cieszę się, że chcecie o tym słuchać i zachęcam Was do tego, żebyście czytali mojego bloga millerpije.pl, na którym już niedługo pojawi się również kilka interesujących wpisów, a także zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali mój kanał na YouTubie i byli ze mną na fanpage'u na Facebooku. Obiecuję Wam, że będzie tam dużo informacji o bieżących sprawach związanych z rynkiem, a także o wielu ciekawostkach związanych ze światem alkoholi. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.